do aktywności fizycznej? Jaki to ma związek z takim slow life? Przede wszystkim tak naprawdę chodzi o to, że musimy o siebie zadbać. Aktywność fizyczna teraz jest bardzo istotna, bo ludzie po prostu o tym zapominają. Mamy czasy takie, które są zdecydowanie zasiedziały teraz w tym momencie, czyli ludzie bardzo dużo pracują przy komputerze, bardzo mało się ruszają i tak jak mówię, zapominają o sobie, gdzie z doświadczenia, bo ja też mimo tego, że jestem menedżerem, jestem trenerem w swoim jednym i drugim klubie, wiem, że ludzie mają coraz większe problemy zdrowotne. To już nawet nie chodzi o to, że przychodzą do nas ludzie, którzy chcą schudnąć, ale chcą przede wszystkim poprawić jakość swojego życia. Ale potrzebują też przede wszystkim rozmowy i my po to jesteśmy. Po to, żeby taką typową panią Kowalską bądź osobę, która jest troszeczkę bardziej wymagająca, żeby jedna i druga osoba czuła się u nas wyjątkowo. Przede wszystkim jesteśmy butikowym klubem, nie jesteśmy masową siłownią, to nas wyróżnia. Chciałabym, żebyście trochę powiedzieli o tym, jak ta siłownia jest wyposażona i czego panie mogą tam oczekiwać. Także my specjalizujemy się w treningu siłowym. Studio treningu, które prowadzimy na Prawobrzeżu, jakby nie jest to otwarta siłownia. My tam prowadzimy jedynie treningi personalne i zajęcia w mniejszych grupach. Także również zajmujemy się mocno indywidualnie każdym klientem. Tak samo zajęcia grupowe prowadzimy maksymalnie do 5 osób, tak żeby jakby każdej osobie poświęcić dość dużo czasu. My z kolei w studio treningu siłowego bazujemy przede wszystkim na wolnych ciężarach, na ćwiczeniach z własną masą ciała, które też dają swoje efekty i można trenować bezpiecznie. Jest coś takiego jak trend slow fashion. Co to jest to? Mówiąc szybko, tak bardziej zrozumiale dla wszystkich pań, slow fashion to jest kupuj mniej i kupuj lepiej i kupuj lepsze ubrania. To jest głównie jakby motto slow fashion, czyli przede wszystkim kupujemy mniej, kupujemy świadomiej. No dobrze, ale mniej to znaczy ile i co znaczy świadomiej i mądrzej? Przede wszystkim, drogie panie, no, trzeba otworzyć swoją szafę, tak? Tak jak było poprzednio na naszej edycji o ekomodzie, to tutaj jest bardzo podobnie. Otwieramy szafę, sprawdzamy, co mamy, robimy sobie listę zakupów. Ja wiem, że to jest ciężkie. Taka cwana nie jestem, bo mam sama ten problem, ale robimy sobie jakby bazę. I przede wszystkim te świadome zakupy to jest sprawdzenie metek. Jest to coraz ważniejsze i coraz więcej osób ma też tego świadomość, że sprawdzamy te metki, sprawdzamy jakość materiału. Nie kupujcie tak właśnie, to też ta świadomość zakupów, czyli tak jak żeśmy rozmawiały wczoraj przez telefon wyprzedaży, tak, które nas przyciągają. To jest chyba najgorsze, co możemy sobie zrobić. Bo kupuję to każda kobieta pod wpływami impulsu i emocji. Tak. Dlaczego odpuszczenie i dlaczego joga? Witam wszystkie panie bardzo serdecznie, witam Cię Jedynko i dziękuję za zaproszenie. Jestem po raz pierwszy w tego typu akcji i bardzo się cieszę, że mogę podzielić się swoimi tematami, które chciałabym z wami przedyskutować. Dlaczego odpuszczanie? Bo wydaje mi się, że temat odpuszczania jest bardzo aktualny. Tak jak widzę podczas prowadzenia zajęć, jak dużo osób, zresztą wcześniej to wspominali moi przedmówcy, jak bardzo dużo jest w nas napięcia i ludzie, którzy właśnie starają się pracować fizycznie na tym, żeby zmniejszyć napięcie w ciele i to widać właśnie po osobach. I tak samo jest na zajęciach jogi. Ja widzę, jak duży procent osób przychodzi właśnie z dolegliwościami związanymi ze stresem, który właśnie kumuluje się w naszym ciele i potem są różne kontuzje i my nad tym pracujemy. Natomiast odpuszczanie dlatego, że mam wrażenie, że tą umiejętność, czyli taką właśnie odpuszczania, które osiągnie każdy z nas, jest taką troszeczkę profilaktyką na to, żeby funkcjonować właśnie szczęśliwym, być spokojnym i osiągnąć taki work-life balance. Wiemy i być może wiele pań korzysta z usług firm ubezpieczeniowych. Jak to się ma do tego naszego trendu slow life? W jaki sposób firma Uno może paniom ten slow life zapewnić?
Oczywiście, jeżeli chodzi o filozofię Slow Life, nie możemy cieszyć się otaczającym nas światem, rzeczywistością, jeżeli gdzieś z tyłu głowy mamy problemy. Musimy mieć świadomość, że zadbaliśmy o bezpieczeństwo nasze i bliskich. Dopiero w tym momencie możemy tak naprawdę skupić się na tym, co jest tu i teraz. A to w jaki sposób możemy o nich zadbać w takim razie? Najlepszym rozwiązaniem jest zabezpieczająca nas polisa, która jest skonstruowana bezpośrednio do potrzeb klienta. Przez to, że ten stok został odciśnięty, warzywa zostały sproszkowane w specjalnej formule z zachowaniem wszystkich witamin, makroelementów, tak? Spożywamy produkt, który się przyswaja przez organizm w 100%. Bez żadnej chemii zamknięte jest to w kapsułce stawiowej. Więc dobrze, prawidłowo odżywiony organizm funkcjonuje w innej, w ogóle w innych parametrach. Wierzcie Państwo, że osoby, które się suplementują plusem, tak jak powiedziałeś wcześniej Nina, zaczynają uprawiać sport. Ja na przykład, jak nie pójdę dwa razy w tygodniu na trening, to ja jestem po prostu chora. Mało tego, śmieję się, że osoby, które suplementują się plusem w dzisiejszych czasach, w kalendarzu mają godzinę, uwaga, 26. I to jest do potwierdzenia, dlatego że my ciągle jesteśmy nakręceni, ciągle mamy energię. Ludzie pytają, skąd mamy tyle energii? No otóż, proszę Państwa, zjedzcie nawet w domu sobie jabłko czy warzywa, owoce, zróbcie sobie sałatkę. Zamiast zjeść na przykład bułkę, która no, rozłoży się ten gluten, to wszystko, metabolizuje się cukier tak jak alkohol w organizmie, tak? A z chwilą, kiedy znamy sobie naturalne cukry, nawet z tych owoców, warzyw, organizm naprawdę zaczyna inaczej funkcjonować. Joślarstwo nie jest chyba taką popularną dyscypliną sportową w Polsce. Z pewnością nie jest popularna w szkołach, nie jest propagowana. Jak to się dzieje, że taka kobieta zaczyna uprawiać wioślarstwo? U mnie to się zaczęło w bardzo nietypowy sposób. Powiedziałabym, że od przypadku. No, zaczęłam, teraz jestem, w tym roku wybija 10 rok mojej kariery wioślarskiej, sportowej. I zaczęło to się bardzo nietypowo. Wystarczy trener, który prowadzi nabory do szkół mistrzostwa sportowego w Wałczu, do szkoły mistrzostwa sportowego w Wałczu, bo niewiele jest w Polsce szkół, gdzie trenują wioślarze, gdzie rozprzestrzeniany jest sport, taki sport wodny jak wioślarstwo czy kajakarstwo. Tutaj w Wałczu niedaleko stąd to się zaczęło i trener po prostu spotkał mnie w szkole na korytarzu. Na korytarzu to był drugi gimnazjum. Zobaczył, że jestem wysoką dziewczyną, zapytał się, czy trenuję jakiś sport, czy jestem związana ze sportem i czy jestem aktywnym, po prostu aktywnym dzieckiem. Powiedziałam, że tak, dał mi kartkę, powiedział, że jest to możliwość spróbowania swoich sił w takim sporcie. Nie miałam żadnego pojęcia, co to jest. Nie wiedziałaś, w co się pakujesz? Nie wiedziałam kompletnie, nie miałam żadnej wizji. Widziałam tylko na igrzyskach czwórkę dominatorów, którzy przez 4 lata wygrywali na mistrzostwach świata, przez 3 lata do igrzysk i w roku igrzysk olimpijskich zdobyli złoty medal z olbrzymią przewagą. To zrobiło wrażenie, podejrzewam, na wszystkich, którzy to oglądali. Trafiłam na ten wyścig, widziałam go. Od tamtej pory pojawiłam się na jednych zajęciach, na testach. Po tych testach dostałam pytanie, czy chcę, czy nie chcę. Nie miałam pojęcia, nie wiedziałam. Moi rodzice nie wiedzieli, byli bardzo otwarci na to, czy mi się to spodoba, czy się nie spodoba. I pojawiłam się w szkole mistrzostwa sportowego 1 września, żeby spróbować swoich sił. Tam zostałam w internacie i tam rozpoczęłam swoją karierę sportową. Dzisiaj jesteśmy w temacie Slow Life, Safe Cars. Slow Life to mi się kojarzy tak naprawdę z niekoniecznie z wolnym życiem, ale z wygodnym życiem. Wszyscy jesteśmy wygodni tak naprawdę, jak kobiety i mężczyźni. Tak, slow life to mi się zdecydowanie kojarzy z tym, a to osiągamy my na przykład w Volvo dzięki łączności. To jest dziwne, to co powiem teraz, ale tak naprawdę samochód wcale nie powoduje, że żyjemy szybciej, bo w obecnych czasach i w tym natłoku ruchu samochodowego chyba coraz więcej czasu spędzamy w samochodzie, czyli
ten samochód nie przyspiesza, a nam zwalnia to życie. I my w Volvo robimy wszystko, żeby ten czas spędzony w samochodzie był po prostu komfortowy. A dzięki temu, myślę sobie, że dzięki technologii, które w tych samochodach są, oszczędzamy czas. Oszczędzamy czas i w ogóle takim celem Volvo to jest zdobycie około tygodnia życia do roku 2025. Czyli wymyśliliśmy sobie Volvo taki model, że w 2025 roku dzięki technologii, którą mamy w samochodach, każda z pań będzie miała tydzień czasu dla siebie. Spróbujmy, kręcąc tymi bioderkami, zrobić ten sam krok co wcześniej. Lewa noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Czuję, że tam z tyłu coś się dzieje. Dobrze, i 5, 6, 7, stop. Dobra, idziemy do przodu. Lewa noga. Krok, krok, krok na 4 tupni. 5, 6, 7, 8 też. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i jeszcze. 1, lewa, prawa, lewa, pęd i do boku, do samochodu. Pęd, raz, 2, 3, pęd. I do przodu, lewa. I. Dobra. Dajmy to na pięć. Dobra. I do przodu, lewa, go. I. Raz. I do boku. Mocno do. I. Prawo już bez rąk. 5, 6, 7, stop. Przód, tył był za łatwy. Lewa noga stos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Lewa noga